Jesteśmy bezpieczni. Bartosz Urbański, MMBOŚE Bieżąco, KSW69, ze mną Artur Szpilka, witam Ciebie. Witam Cię, ma. Baczny obserwator, fan MMA, sportu walki, natomiast już niedługo debiutant KSW. Jakie to uczucie wejść do klatki tej nieboksarskiej, nie ringu, natomiast klatki? To Ci będę mógł powiedzieć po walce, na razie jeszcze nie wchodziłem, a wchodziłem do klatki, żeby potrenować, ale to jest zupełnie coś innego. Po pierwszej walce będę mógł cokolwiek powiedzieć. Na dzień dzisiejszy cieszę się z nowych możliwości, jakieś inne ciosy, wiesz, coś innego się dzieje, musisz na wiele rzeczy uważać, ale też możesz wiele rzeczy wykorzystać, także zobaczymy. Kiedy, Arturze, pojawiła się pierwsza myśl w głowie, że można pomyśleć o zmianie dyscypliny? Ja dyscypliny nigdy nie zmieniłem. Ja to traktuję w formie przygody jakiejś nowej, żeby złapać znowu jakiegoś bakcyla do tego i odzyskać przede wszystkim bakcyl w boksie, który miałem. Bakcyl w boksie. Mówi się o Twoim rewanżu z Radczenką, gdzie Ty wygrałeś te karty sędziowskie, natomiast cała masa, fala kontrowersji po tym werdykcie. Powiedz mi, jak Ty sam tą walkę widziałeś i jak byś do niej podchodził? Ja do niej nie wracałem, bo wiedziałem, że dla mnie wygrałem. Minimalnie, bardzo ciężko to powiedzieć, to było po prostu, wiesz, od razu po walce oglądane, oglądaliśmy to kilka razy, jak punktować się tak z rundy na rundę, mało ważne. Stało się, jak się stało, dlatego byłem jednym z takich pomysłodawców na debiut w takim, tym bardziej, że on już walczył w MMA, ma jedną wygraną, drugą przegraną walkę i na tym się skupiam, zostawiam to, co było, a nie żyję tym, co było, tylko mamy przed sobą to, co będzie i tu się trzeba skupić. Traktujesz to w kategorii przygody, natomiast chciałbyś przeplatać starty MMA Box, czy jednak na parę lat teraz skupić się na MMA? Na MMA. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie, ale nigdy nie powiedziałem stop boksu, ale na razie zawiesiłem rękawice, nie? Czy to, że przez tyle lat wspierasz Michała Materli, jesteś zawsze blisko tych przygotowań, blisko oktagonu, sprawiło, że gdzieś tam poczułeś chęć spróbowania właśnie innej dyscypliny? Nie, nie. Wiesz co, to nie jest tak. Ja wiem, ile to jest ciężkiej pracy, ile ci wszyscy chłopacy, którzy tu walczą od początku, czy zapaśnicy, czy ci, co ćwiczą Muay Thai, czy wiesz, jiu-jitsu, wiem, ile to jest ciężkiej pracy. Ja to traktuję po prostu jako formę czegoś nowego, zobaczenia się w innej dyscyplinie i sam dla siebie sprawdzenia się po prostu. Jak się czujesz, powiedz, na sparingach, trenujesz w WCA, jest tam kilka osób, które też wywodzą się ze stójki, jak Izu. Jak się czujesz na tyle tego typu zawodników? Ja jeszcze z nimi nie sparuję, ja na razie trenuję z Anzorem i tyle. Ja sparowałem, zawsze pomagałem czy Jankowi, czy komuś, jak chcieli bokserskie sparingi. Parter robiłeś? Robiłem też. Był taki jeden, chodziłem na takie sparingi bardziej z nogami, z parterem też, ale to mówię, chwilowo to chłopaki, wiesz, na parter to może nawet nie będę mówił, bo to chyba wiadomo, jak to wyglądało. No, tak. No. A w kontekście samych negocjacji, powiedz mi, wiadomo, pojawiło się bardzo dużo federacji freakowych, twoja kobieta walczy w Fame MMA, pojawiały się inne propozycje poza federacją KSW? Tak, oczywiście, że się pojawiały, ale tak jak mówię, jestem w KSW i na tym się skupiam. A co decydowało, tak? Z czystej ciekawości. Nie, a kto powiedział, nie chcę za dużo mówić. Na razie jest jak jest. Jest KSW, w boksie mam cały czas wolną rękę, ale to nie jest tak, że na przykład mam walkę w KSW za miesiąc, teoretycznie. Ja mówię promotorom, że za 2 tygodnie walczę w boksie. Tak to nie działa. Muszę po prostu im dać wcześniej znać, żeby nie było nic zaplanowanego i mogę walczyć. W jakiej kategorii wagowej Ty chciałbyś toczyć walkę? W ciężkiej. Ważę 110-112 kg, na walkę pewnie 105 i tak to wygląda. Podchodzisz do tego w ten sposób, że na razie chciałbyś stójkowych zawodników i potem dopiero... No nie, wiesz, chcieć to ja sobie mogę na przykład coś na pewno masz coś do gadania, tak? No i tak i nie, w jakimś sensie. Na pewno na pierwszą debiut jakiś ukłon ze strony włodarzy, że może to być jakiś bokser i tyle, a resztę to już zobaczymy. Kiedy chciałbyś zadebiutować? Wiesz co, no w tym roku. W pierwszej połowie, drugiej? Nie ma znaczenia, ale coś wszystko jest zrobione, że może przed wakacjami. Jest szansa na KSW 70? To... Ja nie wiem, to nie ode mnie zależy. To mówię, musicie pytać Martina, z tego co wiem, on już coś tam powiedział, ale ja to tak tylko mówię, dochodzę i słucham od innego gościa, od drugiego i tak mówię, nie wiem. Jeszcze na koniec zapytam Cię o typ walki dzisiejszej bokserskiej, Fury White. Jak Ty to widzisz? Czy jesteś w ogóle ciekawy tego starcia? Nie, no jak jestem? No, jestem w studiu, także jeszcze nie mogę doczekać. Stary. To jest walka, na którą bardzo czekam, ponieważ Fury ma wszystko, żeby wygrać. Jest niesamowitym, moim zdaniem najlepszym zawodnikiem dzisiaj tutaj w kategorii ciężkiej. Ale staje naprzeciwko zawodnika bardzo głodnego zwycięstwa. Jest to walka rodaków, więc to zawsze daje więcej emocji niż normalne walki, wiesz, Kolumbijczyka z Anglikiem. Tu jest dwóch Anglików, połowa kibiców, albo 70, albo 60, 40.
i dużo niedomówień, tak? Pytanie, jak bardzo będzie chciał wygrać Fury. Jak będzie chciał, to zrobi go do jednej bramki. Jak nie daj, będzie, nie daj Boże, będzie chwila zawahania, może dostać bombkę i wcale mnie to nie zdziwi. Jak już typujemy, to jeszcze zapytam o typ. Wywołałem Michała Materlę. Potężna walka, walka rodem z Pride'u. Michał Materla versus bardzo ciężki, też doświadczony. Pierwsza, druga runda Michał Materla. W parterze, w stójce? W każdej płaszczyźnie walki. To nie, ja mówię, Mariusz jest wojownikiem, jest zawodnikiem, który poświęcił całe swoje życie od 13 lat w sumie, trenuje MMA. Od 33 roku zaczął trenować, zresztą tak jak ja, poszedł do MMA. Z dobrym skutkiem. I wiem, i ja go widzę, jak on zawsze zasuwa, on zawsze trenuje. Ja nie odmawiam, nie odbieram mu tu niczego, ale znam też Michała, trenowałem z nim nieraz, bawiliśmy się nawet na boks, nie boks. W każdej płaszczyźnie walki jest po prostu od Michała, Michał od niego lepszy, silniejszy. Pierwsza, druga runda. Na pożegnanie Pudziana, marzyłaby się walka Pudzian versus Szpilka w MMA? Na razie mam Radczenko i to jest najważniejsze prawdopodobnie, bo tego jeszcze nie wiem. On jest najważniejszy, a to się później będzie marzyć. Skupmy się na tym, bo to jest dla mnie najważniejsze i też dużo rzeczy do wyjaśnienia. Dobrze, nie przedłużam. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję.